Jesteśmy po pierwszym dniu rajdu Kaszub. Dzisiaj duża niewiadoma to pogoda. Jak sobie poradziliście z doborem opon i czy złapała was chmura, czy uciekliście przed deszczem? Znaczy chmura nas złapała gdzieś z 3-4 km. Jechaliśmy w takim deszczu w ścianie po prostu. Wycieraczki nie dawały rady. Poradziliśmy sobie, myślę, w miarę dobrze. Odpuściliśmy trochę, ale z czasu na mecie byliśmy zadowoleni. 20 sekund przewagi nad kolejnym zawodnikiem w klasie, myślę, że było dobrym wynikiem. Teraz po pętli mamy minutę przewagi ponad trochę nad drugim zawodnikiem, także jest dobry prognostyk na jutrzejszy dzień. Miejsce 19, jak widzę, załoga w klasie 4N, miejsce pierwsze. Gratulujemy serdecznie, no proszę Państwa, miejsce pierwsze, klasyfikacja no, następna grupowa, firma, którą reprezentują Oponeo Motorsport. Jak Państwo wiecie, Honda Civic, widzieliście, jak wysoko taką Hondą można zajechać. Stefanicki w tym rajdzie był na miejscu 8, w związku z tym, ale przede wszystkim Wam gratulujemy tego, że jesteście na mecie szczęśliwie. No i zwyciężyliście w klasyfikacji klasy 4N. Mamy puchary. Zobaczymy się za rok? No pewnie, że tak. Mamy nadzieję. No super, gratuluję serdecznie. I pilot, wszystkiego dobrego. Oponeo Motorsport, załoga Mączkowski. Załoga Mączkowski, Lipiński. Dziękujemy serdecznie, Honda Civic Type R. Yeah.